Gdynia oraz z Bąszynka. A także w ruchu międzynarodowym Polska w Niemcy. To kiedy wreszcie przestanie wiać? I to już pytanie do Pawła Truszczyńskiego, który jest z nami o poranku. Tak jest. Paweł, z najnowszymi informacjami z IMGW, kiedy przestanie wiać? No na szczęście nie wieje już tak bardzo i niemal w całym kraju robi się coraz spokojniej. Synoptycy wydali już tylko ostrzeżenia dla wschodniej i południowo-wschodniej Polski, a konkretnie dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W województwie lubelskim wiatr tylko w porywach może osiągać 115 km na godzinę, ale generalnie nie powinien przekraczać 50. Na Podkarpaciu natomiast nadal silnie wieje do 70 km na godzinę, ale siła wiatru niebawem powinna osłabnąć. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy też Pomorza Zachodniego, a dokładnie Strefy Brzegowej. 3 minuty po 7. To są wiadomości Radio Z. W sumie 19 tysięcy złotych. Taką karę od wczoraj dostała Sandra Gronkiewicz-Walce. Cały czas powód jest ten sam. Czyli jej nieobecność na posiedzeniu Komisji Weryfikacyjnej. Prezydent Warszawy przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który uznał, że nie ma sporu kompetencyjnego między Komisją Weryfikacyjną a Prezydent Warszawy. Studio Mariusz Gierszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w tej sytuacji zamierza zrobić Sandra Gronkiewicz-Walce? Wreszcie stawi się przed Komisją Weryfikacyjną? Zapowiada, że nic się nie zmienia i nie ma zamiaru pojawić się na posiedzeniu komisji. Jej zdaniem NSA w swoim orzeczeniu uznał, że prezydent jest oddzielnym, równorzędnym organem administracji publicznej i nie podlega komisji weryfikacyjnej. Poza tym na posiedzeniu komisji od kilku posiedzeń pojawiają się prawnicy i dyrektorzy ratusza, którzy reprezentują prezydent miasta. Ale już wczoraj szef Platformy Grzegorz Schetyna powiedział, że Gronkiewicz-Walc powinna przemyśleć swoją postawę i stawić się na posiedzenie komisji, bronić swojej pracy. Platforma ma coraz większy problem z prezydentem Warszawy. Mówi się o tym, że może stracić swoją funkcję wiceprzewodniczącej partii. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki uważa, że decyzja NSA to wielkie zwycięstwo. Belwedere, godzina 17. Po południu, trzecie już spotkanie prezydenta Dudy z szefem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Temat? Oczywiście reforma sądów. Jedna ze stron będzie musiała pójść na ustępstwa. A sami sędziowie nie mają wątpliwości, że wybór 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków jest niezgodny z konstytucją.